Zima za pasem i temperatury zbliżają się do zera. Luiza, Paweł i ich syn Franek chcą w zimie ogrzać dom jak trzeba, a przy tym oszczędzić na kosztach ogrzewania. Fisman radzi, jak uniknąć błędów przy ogrzewaniu domu w zimie. Odpowiednio nastawić termostat. Paweł lubi ciepło, ale co w ogóle oznaczają te liczby na termostacie? Z reguły istnieje 5 stopni ogrzewania. Każdy z nich reprezentuje określoną temperaturę. Jedynka odpowiada 12 stopniom Celsjusza, dwójka 16, trójka 20, czwórka 24, a piątka 28 stopniom. Płatek śniegu oznacza ustawienie na ochronę przed zamarznięciem, czyli około 5 stopni Celsjusza. Alternatywę stanowią termostaty inteligentne lub programowalne. Te inteligentne można obsługiwać zdalnie, przez smartfona. W ten sposób Luiza i Paweł mogą wygodnie podkręcić swoje ogrzewanie do komfortowej temperatury, jeszcze zanim wrócą do domu. Właściwie wietrzyć w zimie. Wietrzenia nie należy zaniechać nawet w zimie. Trzeba natomiast unikać jedynie uchylania okien. Dopłynie przez nie niewiele powietrza. Lepsze jest tak zwane wietrzenie uderzeniowe. Trzeba po prostu przymknąć ogrzewanie i otworzyć okna na oścież. 3 razy po 5 minut dziennie w zupełności wystarczy. Nie wyłączać ogrzewania całkowicie. Właśnie w zimie nie należy nigdy wyłączać ogrzewania całkowicie. Są ku temu różne powody. Pomieszczenia wychładzają się nadmiernie. Potrzeba potem wiele energii i czasu, by je znowu nagrzać. Na zimnych ścianach może zacząć skraplać się wilgoć. Zwiększa to ryzyko zagrzybienia. Po całkowitym wyłączeniu ogrzewania w czasie trwania mrozów może w przewodach powstać zator lodowy. Spowoduje to problemy z ponownym uruchomieniem ogrzewania, a w najgorszym wypadku pęknięcie rury. Jeśli Luiza i Paweł wezmą sobie do serca te wszystkie rady, to z pewnością łatwo przetrwają zimną porę roku, a równocześnie oszczędzą na kosztach, wcale przy tym nie marznąc.